Rozpad oficjalnie zapowiedziany i nasze spekulacje oczywiście już się potwierdziły. Oficjalnie nasza wyspa przestanie istnieć po tym, co zrobi z nią chrominicość. Już 3 grudnia 2022 dojdzie do końca rozdziału 3, a my już wiemy, gdzie będzie miała miejsce nowa wyspa i w jakiej rzeczywistości. Następne 2 tygodnie w Fortnite będą bardzo ekscytujące, a my się przyjrzymy wszystkim nadchodzącym zmianom, które zostały ujawnione od ostatniego odcinka, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju. Pamiętajcie proszę o kodzie JAJUTY w Fortnite w nowym sklepie, który pisała chociażby ta widoczna piątka, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Następne 2 tygodnie Fortnite będą czymś niesamowitym. Rozpad, nowy rozdział, nowa wyspa, świąteczny event, a więc i darmowe przedmioty, a także świąteczne dekoracje. I to już na nowej wyspie. Czas do tego odlicza oczywiście wielki licznik w lobby, a w związku z tym każdy z Was jeszcze przed uczestnictwem w evencie może za darmo zdobyć jeden darmowy przedmiot, a dokładnie to emotkę pieczenia pianek. Będzie ona dostępna dla wszystkich, którzy zalogują się w Fortnite od 2 do 4 grudnia, czyli przed końcem rozdziału 3, jak i podczas trybu fabularnego, który ma być nam udostępniony. Sam event natomiast ma być najbardziej destrukcyjnym ze wszystkich, a przynajmniej tak podają nieoficjalne przecieki od pracowników Epic Games. A co za tym idzie? Ma to przebić koniec rozdziału 1, który to w sumie był czarną dziurą. Epiccy muszą się więc mocno postarać, aby to przebić. Epic Games dodało również, że po 40 minutach od startu eventu mamy otrzymać jakiś tryb i spodziewamy się, że jest to tryb fabularny, ale zaraz. Przecież to oznacza, że albo pomiędzy eventem a tym trybem będzie jakaś konkretna przerwa, albo że wielkie wydarzenie na żywo będzie trwało niemalże 40 minut. Jest to więc niesamowita informacja dla całej historii Fortnite. Kolejną informacją o evencie jest to, że rzeczywiście nikt nas nie zbawi, bo rzekomy pracownik Epic Games wykluczył całkowicie obecność Lodowego Króla w trakcie nowego eventu i w sumie to dobrze. Skoro ta rzeczywistość jest i tak stracona, to logicznym jest nie ratowanie jej, skoro koniec jest nieuniknionym. Po tym jak punkt zerowy zostanie zniszczony wraz z wyspą, co ma według przecieków wyglądać tak, dojdzie do dość niesłychanej rzeczy, bo my wylądujemy w nowej rzeczywistości, a dokładniej to w rzeczywistości 153. Myślę, że nie mówi to nam zbyt wiele, ale hej, zawsze jest to coś. W uniwersum Marvela, DC i innych kolaboracji z Fortnite nie pojawia się rzeczywistość 153 jako coś istotnego, a więc będzie to po prostu nowe, nieznane nam miejsce, jednakże wyczekiwanie nowej wyspy jest dość ekscytujące, bo początkowo miało jej w ogóle nie być, a rozdział 4 miał być tylko podziałem fabuły. Aktualnie w plikach pojawiło się 11 nowych lokacji, które nigdy przedtem nie były użyte w grze, a więc możemy spodziewać się, że są to nazwy nowych lokacji z nowej wyspy, albo są to może miejscówki z nowego trybu MMO, który wejdzie za jakiś czas. Widzimy tutaj chociażby smoczą paszczę, farmę, nawiedzony hotel, zamek, posiadłość czy więzienie i część z tych lokacji rzeczywiście pokrywa się z teorią, która mówi o tym, że wyspa rozdziału 4 będzie połączeniem 4 różnych wysp. W jednej czwartej będzie całkowicie nowa, zaś pozostałe części to będzie nic innego jak powtórka z tego, co było kiedyś. Mieliśmy kiedyś zamek, posiadłość czy więzienie, a więc być może właśnie te lokacje będą na nas czekać na nowej wyspie. Niedawno zagraniczne community wystosowało do, że takich nazw wtyczek w Epic Games rozmaite pytania zahaczające o nowości w sezonie 1 rozdziału 4. Okazuje się, że Epic Games pracuje nad nowymi typami przedmiotów kosmetycznych, takimi jak kustomizacja busów bojowych czy breloczki, a ponadto niektóre z lokacji zostaną przekute. Większość nowych lokacji w plikach ma mieć dopis Reforge, co oznacza, że otrzymamy nie tylko całkowicie nowe POI, ale również przerobione wersje obecnych. Dzięki Awe Ali Gengar za gifta, zobaczmy co mi wysłał. No, wielkie dzięki za emotkę, ale jesteśmy tutaj po to, żeby Wam pokazać, że aktualnie możecie już całkowicie za darmo odebrać swój zbierak, o którym mówiłem parę dni temu. Pewnie już niektórzy youtuberzy zrobili filmiki pod tytułem Epic Games właśnie wysłał wszystkim graczom to i oczekują darmowych wyświetleń, ale tak, już teraz możecie odebrać ten oto zbierak całkowicie za darmo. Jeżeli nie chcecie tutaj, to również w sklepie Epic Games Store możecie go odebrać, jeżeli nie chcecie odpalić sobie Fortnite'a. No ale tutaj będziecie mieli wszystko najszybciej, także odbierzcie sobie koniecznie właśnie ten zbierak, a także pamiętajcie o wpisaniu kodu JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!